A więc zaczynamy ten wieczór na dzień świętego Walentyna, ale my rozmawiamy o innym Walentynie, tak zwany Walentyn Aleksandryjski. I on jest nam głównie znany z pism ojców Kościoła, jako założyciel wiele wspólnot gnostyckich w drugim wieku naszej ery. Kiedy ojcowie Kościoła, na przykład święty Ireneusz, pisali przeciw gnostyków, to nie nazywali ich gnostyków, nazywali ich tych od Walentyna. A więc było ich sporo tych od Walentyna i byli wybitni nauczyciele nazwani Ptolemeusz, Herakleon, Secundus, Theodotus. Ci nauczyciele wtedy podobno odeszli od oryginalnego przesłania Walentyna, o którym będziemy rozmawiali. No, kim on był? Niewiele wiemy o jego życiu. Był osobą bardzo charyzmatyczną. Jego nauczanie duchowe, mistyczne przegarnęło sporo zwolenników. On działał na pewno w ramach ustalonego kościoła. On nie tworzył osobnej sekty. Uważał sakramenty jako niezbędne do zbawienia i mamy fragmenty jego kazań, poezji i jedno wielkie dzieło odkryte w Nag Hammadi i to jest Ewangelia Prawdy. I ciekawy szczegół, że prawie go wybrano jako biskupa Rzymu. Wyobrażajcie, jak twarz chrześcijaństwa mogłaby być inny, gdyby jego wybrano, co niestety nie stało się. Kiedy pojawiły się pogłoski, pierwsze o odkryciu Ewangelii Prawdy w Egipcie, uczeni natychmiast podejrzewali, że to była Ewangelia, do której odwoływał się święty Ireneusz w swoim trakcie przeciw herezjom. I to dzieło, którą podobno posługiwali się zwolennicy Walentyna. To dlatego, że Ewangelia, która nie ma tytułu, to dzieło nie ma tytułu, ale otwiera się słowami: Ewangelia prawdy jest radością dla tych, którzy otrzymali od Ojca prawdy łaskę poznania Go przez słowo, które wyszło z pełni i które jest w myśli i umyśle Ojca. Święty Ireneusz pisze, ciekawie, ale zwolennicy Walentyna, odrzucając wszelki strach, przedstawiają własne kompozycje i chwalą się, że mają więcej Ewangelii niż w rzeczywistości istnieją. Ich zuchwalstwo posunęło się tak daleko, że zatytułowali swoją ostatnią kompozycję Ewangelią Prawdy, chociaż w niczym nie zgadza się ona z Ewangeliami apostołów. A więc żadna ich Ewangelia nie jest wolna od bluźnierstwa. Bo jeśli to, co tworzą, jest Ewangelią prawdy i różni się od tych, którzy przekazali nam apostołowie, ci, którym zależy, mogą dowiedzieć się, jak można wykazać z samego Pisma Świętego, że to, co zostało przekazane przez apostołów, nie jest Ewangelią prawdy. A więc tak Ireneusz pisał. Potem on cytuje przypowieść o zgubionej owce, która znajduje się w Ewangelii Prawdy. A więc porównując świadectwo Ireneusza z tekstem odkrytym w Nag Hammadi, wśród uczonych jest mało wątpliwości, że te dzieła są te same. Ale kto był jej autorem? W owych czasach autorzy sakralnych tekstów nie podpisywali ich dzieła, uważając, że nie byli ich autorami. Oni przekazali teksty natchnione przez ducha,
którego autorstwa nikt nie powinien sobie przepisywać. Walentyna Aleksandryjskiego od razu podejrzano jako autor. Tertulian pisze o Walentynie przeciw wszystkimi herezjami. Jego oczywiście potem też potępiono o herezję, ale to mniejsze o to. I pisze on, on ma swoją własną Ewangelię ponad tymi naszymi. Czy można to zdanie interpretować jako oznaczając, że Walentyn był autorem Ewangelii? Był on bardzo oryginalnym teologiem i kaznodziejem i trudno wyobrazić, aby posługiwał się w swoich kazań tekstem innego autora. Jeśli była to jego własna Ewangelia, to chyba on był jej autorem. A więc możemy przypuszczać, że mamy tu Ewangelię wspomnianą przez Ireneusza i Tertuliana i że Walentyn był jej autorem. Co innego mamy z pióra Walentyna? Fragmenty kazań, poezji, listy cytowane przez Klemensa, ale inne dzieła chyba napisane przez jego zwolenników. Możliwie traktat o zmartwychwstaniu na Kamadi jest jego, z jego pióra. Części Pisti Sofii, możliwie. Ewangelia Filipa chyba nie, chociaż na pewno była napisana przez kogoś bardzo blisko Walentyna. Tak mało wiemy o jego życiu, że G.R.S. Mead, tłumacz, teozof i tłumacz wiele gnostyckich tekstów, nazwał Walentynem wielki nieznajomy. Ipa Epifaneusz, pisząc około 3090, a więc dosyć długo po śmierci Walentyna, opowiada, że słyszał, że Walentyn urodził się około 100 roku naszej ery na północnym wybrzeżu Afryki, prawdopodobnie w Aleksandrii, gdzie był wykształcony. Według Klemensa, Walentyn był uczniem Teudasa, który sam był uczniem świętego Pawła Apostoła. A więc mamy bardzo bliskie pokrewieństwo pomiędzy świętym Pawłem i Walentynem, bo Walentyn na pewno był księdzem i chyba był biskupiem i na pewno święcony przez Teudasa, który sam był święcony przez świętego Pawła. A więc pisząc pod końcem II wieku, Tertulian opisywał Walentyna jako genialnego nauczyciela i że pracował w ustalonych strukturach kościelnych. Jednak dodaje, że Walentyn był wielokrotnie wyrzucony z kościoła. No, nie bardzo wiem, jak to działa, bo jeśli jesteś wyrzucony 3 razy, to znaczy, że przynajmniej 2 razy musiałbyś znowu być przyjęty. A więc nie tylko wyrzucony, ale znowu przyjęty. A więc to trochę nie bardzo wiarygodnie to brzmi. Według Ireneusza Walentyn przeniósł się do Rzymu około 136 roku naszej ery i przebywał tam do 160. I to jest według Tertuliana. I Tertulian pisze, że prawie wybrano Walentyna jako biskupa Rzymu i pisze, Walentyn spodziewał się zostać biskupem, ponieważ był zdolnym człowiekiem zarówno pod względem geniuszu, jak i elokwencji. Jednak oburzony tym, że ktoś inny uzyskał godność z powodu roszczenia, jakie dało mu wyznanie, a więc przegrał o niewielu głosów,
zerwał z Kościołem prawdziwej wiary. Podobnie jak te niespokojne dusze, które pobudzenie ambicją zwykle rozpalone są pragnieniem zemsty, tak też ze wszystkich sił starał się wytępić prawdę i znajdując wskazówkę pewnej starej opinii, wytyczył sobie ścieżkę subtelnością węża. O, te biedne węże, tak ich tępimy. Ale biorąc uwagę nienawiść pisarza do Walentyna, który, jak mówiłem, później sam był potępiony jako heretyk, można wniosek ciągnąć, że Walentyn był elokwentnym teologiem i pracował w ramach Kościoła. Inaczej tyle ludzi nie głosowaliby na niego. Ale po przegranym wyborze opuścił Rzym według pogłosek, do Cypru pojechał, ale nie mamy żadnej dalszej informacji o jego działaniach. W czasie jego życia nie mamy żadne dowody, że jego nauka była potępiona. Chyba najbardziej oryginalne dzieło jego to Ewangelia Prawdy i możemy tam wiele dowiedzieć się co do teologii Walentyna. I myślałem, że przeczytam wam pierwszy kawałek Ewangelii Prawdy. Jest to długi temat i już mam nagranie parę wykładów na ten temat i może warto jeszcze porozmawiać. Ale zacznijmy trochę czytać i dyskutować na temat Ewangelii Prawdy. To nie jest historyczny opis życia Chrystusa, jak kanoniczne Ewangelie. Wiemy, dowiadujemy się o ukrzyżowaniu, o zmartwychwstaniu, ale to jest głównie homilia na temat Syna Ojca, Zbawiciela. Co Jezus uczynił, aby człowieka zbawić? Dlaczego człowiek potrzebuje zbawienia? I na drugie pytanie mamy już prostą odpowiedź w pierwszych słowach Ewangelii. A więc Ewangelia Prawdy, czytam akapit pierwszy, jest radością dla tych, którzy otrzymali od Ojca prawdę łaski poznania Go przez słowo, które wyszło z pełni i które jest w myśli i umyśle Ojca. Ono jest tym, którego nazwano zbawcą, ponieważ to jest Jego zadanie, aby zbawić tych, którzy byli w niewiedzy o Ojcu. Nazwa tej Ewangelii to spełnienie nadziei i skarb dla tych, którzy jej szukają. Wszystko, co widzialne z Niego pochodzi i Jego szuka. Wszystko było w Nim, który jest nieograniczony, niewyobrażalny i ponad każdą myśl. A nieznajomość Ojca spowodowało lęk i trwogę. A więc tutaj mamy problem, że człowiek jest w stanie niewiedzy o Ojcu. Ale pomyślcie o tych słowach. Wszystko, co widzialne z Niego pochodzi, Jego szuka. Wszystko było w Nim, co jest nieograniczone, niewyobrażalne i ponad każdą myśl. A więc mamy obraz taki, że świat jest nie oddalony od Ojca, ale Ojciec jest obecny we wszystkim właśnie, co nas otacza. A druga rzecz jest, że człowiek jest w niewiedzy o tym, a więc człowiek nic nie widzi. I dalej punkt pod trzecim akapitem czytamy. Lęk,
Dlaczego jest lęk? Nieznajomość Ojca spowodowało lęk i trwogę. Lęk to jest tutaj lęk egzystencjalistyczny. To, że człowiek czuje się samotny. Nie zna Ojca, a więc myśli, że jest sam, że jest osamotniony. A tu ten lęk stał się gęsty jak mgła, tak że nikt nie był w stanie nic zobaczyć i dlatego błędna myśl, po grecku plane, stała się mocna. Wysilała się na marne, tworząc materii i nie znając prawdy i uformowała figurę potężnej i kuszącej namiastki prawdy. A jednak nie pokonała to nieosiągalnego i niepojętego. Lęk, zapomnienie i jej fałszywy wytwór są bowiem niczym. Prawda jest czymś ustalonym, niezmiennym, niewzruszonym w całym pięknym. Nie bierzcie więc błędnej myśli na serio. Ona nie ma korzenie, tworząc we mgle i nie znając Ojca, powodowuje zapomnienie i lęk, aby zwieść i uwięzić tych, co błąkają się w środku. A więc jest problem. Nie tylko błądzimy jak my w mgle, opętani lękami, ale istnieje aktywna siła, potęga, która nie chce, żebyś człowiek poznał Ojca. Nazwana plane, tutaj błąd, to znaczy. Ja używam słowo błędna myśl, dlatego że po polsku to ma rodzaj żeński, a błąd to ma rodzaj męski. Ale to jest błąd, nazywa się błąd. To jest co? To jest taka siła, która człowiekowi się sprzeciwa. I dlatego potrzebujemy dodatkowej pomocy. Bo nie tyle, że błąd nas sprzeciwia się, kiedy próbujemy poznać Ojca, ale błąd sama tworzy różne formy złudzenia dookoła nas i my ganiamy za tymi złudzeniami, myśląc, że to jest prawda. I a więc ona tworzy te tak zwane namiastki prawdy. I nie wiemy, co zrobić. Tutaj Walentyn wskazał na błąd w stworzeniu, że kosmos ma w sobie pewien, że kosmos jest brak autentyczności. My mieszkamy w kopii prawdziwego świata. Kopii, która jest stworzona przez jakieś siły, które jakoś nie są specjalnie dobre. I tutaj jest fragment z Clemensa, który cytuje jeden z jego listów. Tak samo jak obraz jest gorszy od żywego człowieka, tak samo świat jest gorszy od żywego eonu, bo forma nie została odtworzona z doskonałą wiernością. A więc ten kosmos jest kopią czegoś doskonałego, ale nie był bardzo dokładnie właśnie złożony. A więc ten ksero to nie bardzo dobry ksero. I dalej czytamy w Ewangelii Prawdy zapomnienie. Numer 4. Zapomnienie, które pojawiło się na skutek jej działania, nie było jawne, ani nie było dziełem Ojca. To nie On sprawia zapomnienie, chociaż stało się ono z Jego powodu. Od Niego pochodzi poznanie, które stało się widoczne, aby rozproszyć zapomnienie i by Ojciec mógł zostać poznany. Zapomnienie powstało, gdyż nie znano Ojca, ale kiedy Ojciec zostanie poznany, zapomnienie się skończy.
I na tym polega poznanie. Na tym polega zbawienie, na poznaniu. Kiedy ojciec jest poznany, to człowiek nie będzie dalej usamotniony. A w jaką rolę w tym odgrywa Jezus Zbawiciel? Tu Ewangelia nam pokazuje ciekawy metafor. Bo to nie jest utwór teologiczny z argumentami z teologii. Pamiętajcie, że to jest jakby homilia, inspirowane przekazanie prawdy. I ewangelista używa bardzo ciekawy obraz, obraz księgi życia. Czy jest taka księga, w której litery nie są napisane zwyczajnym piórem, ale to są duchowe litery, które mają swoje dźwięki ponad naszymi zmysłami. I w tej księgi są napisane nasze imiona. I imiona to są bardzo ważne rzeczy, bo imiona to jest, zobaczymy, to jest sposób, w którym my jesteśmy powołani przez nasze imiona. I czytajmy dalej akapit 5 o księgi życia. Nic nie mogłoby być objawione tym, którzy wierzyli w zbawienie, gdyby nie pojawiła się właśnie owa księga. Kochający i wierny Jezus cierpliwie zniósł cierpienia, by mógł przyjąć księgę. Wiedział bowiem, że jego śmierć jest życiem dla wielu. Tak jak majątek zmarłego Pana jest ukryty, zanim otworzy się testament, tak też wszystko było ukryte, kiedy Ojciec wszystkiego był niewidzialny. Jedyny sam sobie, w którym wszystkie języki, ścieżki mają swe źródło. Po to właśnie Jezus objawił się i przyodział się w księgę. A więc to tak, jakby wziął tą księgę na jego ubranie. Przybito go do drzewa, a on ujawnił testament Ojca na drzewie. O, wspaniała nauko! Upokorzył się aż do śmierci, chociaż był oddziany w życie wieczne. Zerwał z siebie łachmany śmiertelności, aby przyoblec się w niezniszczalność, której nikt mu nie może odebrać. A więc tu jest opis ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania. Śmierć to jest zerwanie łachmany śmiertelności. To my wszyscy kiedyś zrobimy. Kiedyś przyjdzie na nas czas, kiedy powiemy dosyć tego miejsca, zdejmuje łachmany śmiertelności, to stare ciało, co już i tak nie bardzo dobrze działa. Ale potem Jezus przyoblekł się w niezniszczalność, a więc wziął na siebie nowe ciało, niezniszczalne. I potem, schodząc do pustej przestrzeni strachu, wyprowadził obnażonych przez zapomnienie, stając się poznaniem i doskonałością. Tutaj mamy zejście do piekieł. Po śmierci Jezus według wielu tradycji zszedł do piekieł, otworzył i złamał tam drzwi i wyprowadził tych, którzy tam byli. I tutaj dodaję, że ci, którzy byli tam, byli w stanie zapomnienia. I właśnie on nie tylko ich wyprowadził, ale obdarzył ich właśnie gnozą, poznaniem. I żeby mogli wejść do światła doskonałego. I dalej czytam. Zaświadczył o tym, co jest w sercu Ojca
i stał się mądrością dla tych, którzy przyjęli jego naukę. Ci żyjący wpisani w księdze, którzy powinni przyjąć pouczenie, uczą się sami, przyjmują samych siebie od Ojca, zwracając się ku Niemu. Tak więc, ktokolwiek ma poznanie, podchodzi od wysokości. Kiedy jest wezwany, i to właśnie, kiedy jest wezwany? Jeśli ktoś nas wezwie, to musi znać nasze imię. A więc, kiedy jesteśmy wezwani, i to jest nasze powołanie, kiedy jest wezwany, słyszy i odpowiada i zwraca się ku temu, który go wzywał. Wznosi się ku niemu i poznaje, w jaki sposób go zawołano. Ponieważ poznaje, to czyni wolę tego, który go wzywał, pragnie go zadowolić i znajdzie spoczynek. Każdy otrzymuje swoje własne imię. Ten, który poznaje, wie, skąd przyszedł i dokąd dąży. Jest on jak człowiek, który uprzednio upiwszy się, odwrócił się od swojej nietrzeźwości i przychodząc do siebie uporządkował to, co jest jego. A więc to własne imię to nasza duchowa tożsamość. To jest to, co łączy nas z jaźnią. I kiedy otrzymujemy to imię i w tych czasach to nazwa była otrzymana w sakramencie chrztu, co jest właśnie obrzęd inicjacyjny w Kościele, to może, ale nie musi się obudzić gnoza. Wiemy, że dla niektórych, którzy są gotowi, to przyjmują to imię i to imię staje się ich. Inni nie przyjmują imię, bo nie są gotowi na to. I dlatego Ewangelia Filipa mówi, każdy, który przyjmuje imię w chrzcie to ma na zawsze, ale dla innych to jest pożyczone. Jeśli duch nie przyjdzie na człowieka, to ma imię, ale to imię nie ma takiego znaczenia. A co jest nasze istnienie w świecie? No, Ewangelia prawdy opisuje zwyczajne nasze istnienie w świecie jako koszmar. Jako koszmar, z którego nie możemy się obudzić. I przeczytajmy trochę o tym koszmaru. Będąc w niewiedzy o Ojcu, nie widząc Go, wpadli w strach. Poruszenie, niestabilność, wątpliwość, rozdzielenie. Opętało ich wiele złudzeń i pustych głupstw. I jakby pogrążeni w śnie, znaleźli się w niepokojących koszmarach, których gdzieś uciekają, albo są bezsilni i za czymś gonią, znajdują się w środku bitwy, albo inni ich biją, albo spadają z wysokich miejsc, lub bez skrzydeł lecą w powietrze. Innym razem jest to, jakby to inni ich zabijali, chociaż nikt ich nie goni, albo jakby oni sami przesiąknięci ich krwią mordowali sąsiadów. A więc, dopóki się nie przebudzą, akapit 27, muszą przechodzić przez te rzeczy. Póki trwają w tym zamieszaniu, nie widzą niczego, bo ich niepokoje są próżne. Tak jest z tymi, którzy odrzucają niewiedzę, jak sen, nie uznając jej działania jako rzeczywistego, lecz uznając ją tylko jak sny nocne.
poznanie Ojca spostrzegają jak świt. Tak było z każdym, który spał w niewiedzy i tak powinien postępować, kiedy obudzi się ze snu. A więc poznanie jest spostrzegane jako świt. Bardzo piękny obraz. I to jest właśnie to obudzenie z tego koszmaru. I dalej czytamy, błogosławiony człowiek, który przychodząc do siebie obudził się i błogosławiony ten, który otworzył oczy ślepym. Duch przyszedł do niego zaraz po jego przebudzeniu, podał rękę rozciągniętemu na ziemi, by mógł stanąć na nogach, albowiem ten nigdy jeszcze nie stał. Dał im sposób zrozumienia, poznanie Ojca i objawienie Jego Syna. Kiedy widzieli i słyszeli, pozwolił im skosztować, powąchać i dotknąć Jego umiłowanego Syna. Bardzo ciekawy obraz ze szczegóły. Skosztować, powąchać, dotknąć, wszystkimi zmysłami właśnie przywitać i spotykać umiłowanego Syna. Można naukę dotychczas streścić następująco z tej Ewangelii. Istniejemy, wszystko, co istnieje, jest złożone z różnych eonów, rodzaju, co uczeni nazywają multiverse, a więc taki, nie wiem jak po polsku się mówi multiverse, no, ale to jest różne wszechświaty razem stworzone. To tak jak różne eony, to są tak jak palce nasze ręki i wszystkie zakorzenione w jednym miejscu. A więc wszystko na świecie jest zakorzenione w Ojcu, ale nie każdy świat jest autentyczny. Nasz ma w sobie właśnie ten błąd. Jesteśmy tu osamotnieni, bo brakuje nam wiedzy Ojca. W drodze do poznania sprzeciwa nam się ten błąd, który tworzy różne złudzenia, za którymi ciągniemy. I dlatego właśnie człowiek potrzebuje zbawienia i potrzebuje jakiejś pomocy. I to jest dzięki przyjściu i wcieleniu się Słowa. Syn, Słowo, Zbawiciel. Zbawiciel to słowo, co tutaj jest przekładane jako Zbawiciel. Po grecku jest soter, czyli uzdrowiciel, ten, który człowieka uzdrawia. I właśnie ten, który człowieka może przebudzić. I żeby człowiek wtedy w stanie przebudzonym mógł poznać Ojca. I to właśnie zadanie Syna jest to, żeby objawić Ojca człowiekowi. A więc wtedy człowiek może przebudzić się z koszmaru. Jedna ważna rzecz jest, że Ojciec do nas woła po imieniu. A więc nie jesteśmy sami tutaj. Wydaje nam się, że jesteśmy sami i nic nie widzimy w tej mgle. Ja pamiętam raz, kiedy pojechałem do Zakopane, żeby zobaczyć Tatry. I akurat był deszcz i mgła. I siedziałem w takim hoteliku, patrzyłem na łąki i ani jednego szczytu nie widziałem. Nic nie widziałem. Nic nie było do widzenia. A to właśnie jest tak z naszym życiem, że jesteśmy otoczeni pięknem i że jest obecność Ojca, ale jest ta cholerna mgła i rezultat jeszcze nic nie widzimy.
dopóki właśnie nie przebudzimy się i to właśnie wtedy rozproszy tą mgłę. Teraz chciałbym wam trochę przeczytać właśnie teraz z tych fragmentów Walentyna. Jest to około 7 fragmentów listów, kazań, poezji i myślę, że dzisiaj, żeby nie obciążyć was, wybrałem 2 fragmenty, które możemy dyskutować, które są dosyć ciekawe. I pierwszy jest ten poemat, który napisałem w chatboxie i nazywa się Letnie żniwo. Nie jest długie, przeczytam wam. To chyba był hymn, który on napisał. Widzę, jak wszystko poddane duchowi. Dostrzegam, jak duch niesie wszystko. Ciało, które zależy od duszy, dusza, która przylgnęła do powietrza, powietrze zawieszone pod eterem, jak głębia owoce wydaje, a złono dziecko się rodzi. Wydaje się, że prosty poemat, ale jest tam tyle ciekawych rzeczy. Mogę wam dać swoją własną interpretację. Chyba to był hymn, bo nadaje się do śpiewu, a więc może był używany w celach liturgicznych. Ale Walentyn tu opisuje swój system, obraz rzeczywistości. Mówi, że on to widzi w duchu, a więc to jest jego wgląd zmysłami ducha, czyli gnozę. W stanie rozszerzonej świadomości widzi on, że wszystko zależy od ducha, ale duch od niczego nie zależy. Wszystko, co istnieje, zależy od czegoś wyższego. Fundament istnienia jest duch, a potem dusza, potem sfera materialna, kosmos. I potem poniżej, przepraszam, jest sfera eteryczna, która jest pomiędzy pełnią i ziemi. I to jest właśnie ta sfera Sofii, gdzie Sofia jest nie włączona w pełni i nie na ziemi, ale pomiędzy właśnie, pomiędzy niebo i ziemi. I tutaj jest to ciekawe słowo głębia. Co to jest głębia? Po grecku bytos. Głębia to jest wielka otchłań. Centrum twórczości, to, co było na początku. Głębia to jest to, co można doświadczyć, kiedy wszystkie myśli i cała aktywność naszego umysłu kończy się. Kiedy myśl sama staje się zupełnie cicha. Wtedy jest właśnie to centrum, doświadczamy, to jest wielka próżnia, ale to jest próżnia, która jest przepełniona energią. Fizycy mają takie pojęcie też o wszechświecie, że jest właśnie, istnieje taka próżnia, która ma olbrzymią energię w sobie i to jest właśnie to źródło, z którego cały byt pochodzi, właśnie jest ta głębia. Dlatego ojciec jest czasami przez Walentyna był opisany jako głębia właśnie. A z tej głębi właśnie owoce pochodzą. A więc owoce to są ludzie. To jest ten Kościół i wspólnota tych doskonałych. A więc
a dziecko się rodzi. No, dziecko to właśnie z łona natury właśnie dziecko, to my właśnie przychodzimy. Pochodzimy właśnie od głębi i tutaj z tego łona właśnie pochodzimy. No tak. Czytajmy dalej. Przeczytam wam jeszcze raz ten poemat, bo żebyście może posłuchali. Letnie żniwo. Widzę, jak wszystko poddane duchowi. Dostrzegam, jak duch niesie wszystko. Ciało, które zależy od duszy. Dusza, która przylgnęła do powietrza. Powietrze zawieszone pod eterem. Jak głębia owoce wydaje, a z łono dziecko się rodzi. Teraz następny fragment, który jest z listu i jest cytowany przez Klemensa Aleksandryjskiego. Walentyn pisze o strachu aniołów, że aniołowie się strasznie przestraszyli po ulepieniu Adama. A więc kiedy Adam był pierwszy raz ulepiony, jego ciała z gliny chyba był stworzony i zaczął przemawiać, to aniołowie padli w strach. I czytam ten fragment. I tak jak w obecności tej ukształtowanej postaci strach padł na aniołów, gdy wydała ona dźwięki przewyższające jej ukształtowanie z powodu tego, który niewidzialnie złożył w niej ziarno substancji wyższej i otwarcie przemówił. A więc, co stało się? Ktoś albo coś złożył w człowieku ziarno substancji wyższej i człowiek przemówił głosem, który przestraszył aniołów, bo poznali, że ten głos sięga dużo wyżej, niż oni sięgają. Znowu przeczytam to i dalej fragment przeczytam. I tak jak w obecności tej ukształtowanej postaci strach padł na aniołów, gdy wydała ona dźwięki przewyższające jej ukształtowanie z powodu tego, który niewidzialnie złożył w niej ziarno substancji wyższej i otwarcie przemówił, tak też wśród pokoleń kosmicznych ludzi dzieła ludzkie stają się obiektami strachu dla tych, którzy je tworzą, jak w przypadku posągów, obrazów i wszystko, co ręce kształtują w imieniu Boga. Adam, będąc ukształtowany w imieniu człowieka, wywołał strach u preegzystującego człowieka, ponieważ w rzeczywistości był w nim obecny. Byli więc przerażeni i szybko pozbyli się swojego dzieła. Co zrobili? Z Adamem nie wiadomo, ale wydaje mi się, próbowali go pogrzebać gdzieś tam, bo tak się przestraszyli ci aniołowie. A więc człowiek Adam ulepiony przez aniołów, to są siły archoniczne, które funkcjonują na poziomie psychicznym. A więc ukształtowanie to chyba nie z gliny, po prostu człowiek utrzymuje kształt wyższe ciała psychiczne. I potem postać, nie wiadomo kto, chyba Logos albo Sofia, w nim właśnie postawili to ziarno duchowe. W Sofii Jezusa Chrystusa czytaliśmy, że krople światła spadły właśnie, że to były krople światła.
Obraz duchowego ziarna jest też w tak zwanych wypisach z Teodotach, cytowany przez Walentyna. I tutaj zacytuję właśnie trochę z tych wypisów w Teodotach. Lecz zwolennicy Walentyna utrzymują, że kiedy ciało zwierzęce zostało ukształtowane, męskie nasienie zostało wszczepione przez Logosa, wybraną duszę podczas snu, i że to jest wpływ anielskiego nasienia, aby nie było żadnej przerwy. I to zadziałało jak zaczyn, łącząc to, co wydawało się podzielone, dusze i ciała, które również zostały wystawione, oddzielone przez mądrość. A sen Adama był zapomnieniem duszy, który powstrzymało od rozpuszczenia, podobnie jak to, co duchowe, co Zbawiciel włożył do duszy. Nasienie było wypływem męskiego i anielskiego pierwiastka. Dlatego Zbawiciel mówi, bądź zbawiony ty i twoja dusza. A więc my wszyscy mamy to ziarno w nas, ale to ziarno śpi, aż będzie obudzone. I dalej czytam, i to znowu z wypisu od Teodotach. Dlatego, gdy przyszedł Zbawiciel, obudził duszę i rozpalił iskrę. To był jego czyn właśnie, obudził duszę i rozpalił iskrę. Słowa bowiem Pana są mocą. Dlatego powiedział, niech wasze światło świeci przed ludźmi. A po zmartwychwstaniu, tchnąc ducha na apostołów, zdmuchiwał i wzruszał pył jak popiół, ale rozpalał i dawał życie iskrze. A więc to dmuchanie to jest w iskrę. Iskra zaczyna się palić i przyjdzie płomień. No, co dalej? Ja myślę, że mogę podsumować trochę to, co powiedzieliśmy dzisiaj. O ile orientujemy się, Walentyn funkcjonował w strukturach Kościoła. Jego interpretacje biblijne były pełne symboli, jednak nie miały elementy antyżydowskiej. Jak na przykład sekretna księga Jana, którą czytaliśmy, w której Jahwe występuje jako zły demiurg. Walentyn nie miał takie podejście. Mało wiemy o jego systemie mitologicznym, ale na ogół wydaje mi się, że nie ma antyżydowskiego sentymentu w oryginalnych dzieł Walentyna. Wiemy, że jego zwolennicy także celebrowali Eucharystię i inne sakramenty, i to z Ewangelii Filipa. I że głównym sakramentem Walentynów potem był właśnie ten sakrament komnaty oblubieńców, gdzie było to połączenie celebrowane, połączenie i integracja duszy. I właśnie ten obraz, to był właśnie obraz wielkiego pojednania w komnacie oblubieńców. Po śmierci Walentyna jego zwolennicy rozwinęli jego przesłanie i powstały różne inne mitologie stworzenia. Ja myślę, że ta mitologia nie była niezbędna do jego światopoglądu i że możemy rozumieć Ewangelię prawdy, co jest centrum, właściwie to jest jądro myśli Walentyna jest właśnie w Ewangelii Prawdy. I dziedziczymy od Walentyna
także inspirujące teksty Ewangelii Filipa, Pisti Sophia także. No, a więc dzisiaj, kiedy inni celebrują drugiego Walentyna, który jest patronem miłości, my celebrujemy wielkiego Walentyna i pamiętamy wybitnego teologa, gnostyka, który nam przekazał światło gnozy. Dobrze, i tyle właśnie miałem wam do powiedzenia dzisiaj. Dziękuję.